Pernole ze szkłęłe przyjdą pełni fatkę mają zjadłe, a te znęły złe czy zindu, błe są kuelką pytra sadłe. Dzisiaj w Lęborku spotkało się ponad 200 uczniów uczących się języka kaszubskiego z powiatu lęborskiego i słupskiego właśnie na takiej naszej już drugiej imprezie promocyjnej. Tym razem promowaliśmy śpiewnik Eugeniusza Pryczkowskiego, nowe wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Młetilk Kasiepści Spiwonci Lyzecy. Tak sobie pomyśleliśmy, żeby zrobić bardzo fajne spotkanie, spotkanie dla dzieci, które uczą się kaszubskiego. Zaprosiliśmy z 15 szkół dzieci uczące się, które miały przedstawić jedną z piosenek, która jest zawarta w tymże śpiewniku, zrobić to w sposób inny, kreatywny, z czymś takim bardzo ciekawym. I tak naprawdę dzisiaj na scenie działo się. Była taka energia, energia kaszubska i ta motylkowa łódźba w Lęborku myślę, że przejdzie do historii jako cudowna promocja i cudowne święto języka kaszubskiego. Młetilk to jest taki, wiadomo, miły serce tytuł i po prawdzie takie baro, rzewne piosenka. Dochterny nutę napisy Tadeusz Dargać. Tym ma jakoś to tak, to ma piękno lecy, jak no ma sobie wyobrazić, żeby to szło. Midze ledzy, midze dzycy, midze szkolnych, do szkół, w siądze. Wybrale prawie ten tytułowy szteczki na tytuł cały ksuńści. Cały ksuńska, piądze są szteczków, pisunych w ostatnich zesce pewno 6-7 latach, ale najwięcej wiero tak w ostatnich 10 latach. To jest wybór z wiele wiedowiący, które dlizycy powstały, ale wybór taki bardzo sprawdzony, zweryfikowany. Temu, że wiele z tych śpiewów, jak na przykład Łydźba, Amesogydume, Zemowy Rozegracje, Bindówka, ciś innych, ja ci tu dzisiaj mówię, są śpiewony, zostały zweryfikowane w szkołach, między dzieci. Są jakie zajęcia, one bardzo dobrze trafiają do nich i temu my prawie postawili na nich. Tyś to są śledczy, których je takie zaujęte słowy z naszej szkoły, które na pasję, jak choćby utworujecie my przed chwilą ciele siorem, gdzie te siorem, parasolci są nam potrzebne jako w jednych łódźbach szkołowych, to ja ci tu szkolny w łódźbownikach ujole. Wszystkie te utwory są po to, żeby one dofilowywały, dopełniwały nam to szkołowym łódźbo, edukacją. Przez piesnie są bardzo dobrze uczy, mówimy o tym. Piesnia jest super, taki element, który ubogacywy nasze słowizna, nasze wyrtusce, taki tyś estetyczny. A poza tym tam, gdzie jest piesnia, tam, gdzie dzieci chcą śpiewać, tam jest jedno dobro. Jedno dobro, tam gdzie śpiewanie je, jak jedą getę. Tym niech one idą w siądze ze szkołów do familiów, a w familiach ten język niech do uczy, bo są jeszcze lepiej. Na przykład dzieci to wykazały dokładnie, tyle ci śpiewały utwór, ja ci co nazywy Łodnimci, gdzie jest ta relacja między dzytkama a starkama. I one to tam przepiękną pokazały i dzięki temu, że one zaczynają to śpiewać i gadać jakby po kasiepsku przez to, one też pytają swoich starków, swoich starszych, to jak to było, jak to je, jak to się pływi, jak to się życie. I wiele są od nich dowiadywają, ale ty cztery wiemy doskonale, wiele ima przekazywają. To po prawdzie zdaje w ta strona wtórną. Przed tym są uciele od naszych starszych starków, a teraz jakby taka siebie znajdzie przez szkoła do dum nazet. Taka jest nasza intencja, taka jest nasza łydba, żeby to po prawdzie co ziscywały to dzejoni. Nie są zdywy, że chociaż to nie jest lekko. Wiemy o tym dokładnie, jak was żyć, ale tyle to po prawdzie coś jakby drgi. Jakby coś umocniły nas, autorów,
autorów ja poprawdzę wiele, bo jem autora wszystkich słów, ale tyś muzyka do piosny w jednym się je potrzebny. Ty je piąc kompozytorów, przed tym my swoje wielkie serce i talenty włożone. To, co ty opowiedziałeś, że ta nasza mesla je realizowane. Łódźbach spiwci temu siedzece, one nawet nie cieją się, one się łódźka się psigłe. Jak one spiwają, to i ma idze fejno letkę w głowa i one później nawet nie wiedzę, bo ja się taci słowo, one znają, a to było na łódźbie i śpiewach. I to idze najlepiej w głowa, taka łódźba. Musi być nadać im spłetkoni temu, że jak to je przegląd, to musi być przezyrk cały rokły i temu my przejachle z tym repertuarem. Nie to kusk miała rechle u się kłewuny, u nas na wileja w szkłowom, żeby zece u nas w szkole widziały, bo mysia baro ze wielkim smutkiem rzeknąc, że w lebuni gwiazdka w wileja nie chłedzy, a u mnie w pieskach przy tym chłedza co roku do heci i jego da tyłe w lebuni tych bodze chłedzała. To i poprawiam, że kuńca szkoda, naprawdę szkoda i ty mógł bez do wieczora, ale musiałam marzyć, że Wanoma pokazała, jak piękno nasia wspaniałą kulturą kasiewską. W tym roku my nie śle płecheciach, ale zrobile te występy w szkole. Dzece gadają się na dredzi rok, my idzę my po błydach, a więc jeję mi ferty. Szkolne są bardzo ważne, bo tak poprawdzę oni mobilizują do tego, żeby coś zrobić. I jeśli szkolny rozpylec w dzieciach chęć do tego, żeby coś stworzyć, wtedy wychydają takie piękne rzeczy. Cysy w Lambergu widzę przewspaniałe wystąpienia dzieci ze składlecznych szkołów. Bardzo inspirujący, bardzo kreatywny, super łydbę, piękne wykonania. Naprawdę muszę rzec, że bardzo jem zbudowany tym, jak piękno gydele spiwele po kasiepsku. Fejny łydbę, fejne wystąpienia i mam nadzieję, że ta inicjatywa będzie kontynuowana i już będę miał możliwość brać łydzę w czym stać im. Mogłem zabrać dziecku? Jo! My te biedne gdumy, żeby to był ostrożny i szanował styl i legendę. Jest jakiś pomysł na bardzo ciekawe spotkania dzieci uczących się języka kaszubskiego. Też formuła przeglądu, gdzie nie ma miejsc. Każdy uczeń, każda uczennica, każda szkoła, która bierze udział w tym przeglądzie, jest po prostu już wygrana, tak? Bo my świętujemy, my radujemy się, że tyle osób chce się uczyć języka kaszubskiego. Nasze spotkanie w Brzeźnie było 2 lata temu i tam promowaliśmy nuty Darka i Oli Majkowskich na Ciesto Nowy Irt, publikacja dotycząca kaszubskich nut i nowych tekstów. Dzisiaj mamy 50 tekstów Eugeniusza Pryczkowskiego i śpiewnik. Może coś za 2 lata będzie kolejnego, może zrobimy cykl co 2 lata, ale na pewno ta energia, która jest na tych spotkaniach, niesie się i chce się robić kolejne takie spotkania. Ta 10-dniowa promocja tego dokozu Eugeniusza Pryczkowskiego jest bardzo ważna. Na Binie zmieniają się szkoły, zmieniają się sposoby spiwaniu i gadaniu po kaszewsku. I to jest bardzo fajne. Ja jestem bardzo zbudowany i myślę sobie, że warto było tu dzisiaj przyjechać, żeby to wszystko obejrzeć i usłyszeć. I jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim szkolnym, co dzisiaj podrychtowali te dziotcie. Taci fajne, taci urzekający, taci
niecodzienny sposób. Na obiedy Sarze to stolenę zrobiłem piękny klimalem. To wszystko jest taki ciekawe. Chcemy cenać dalej. To jest wielkie przeżycie również dla mnie, jako dla przyrodnika kaszebsko-pomorskiego z Rzeszowa.